Witam Was w programie Dojrzałe Piękno w Telewizji Pokolenia. Dziś kolejny wielobarwny odcinek, gdyż zabiorę Was do kolorowego świata urody. Trudno byłoby sobie wyobrazić nasze życie, gdyby nagle nie było kolorów. To one są przecież wyznacznikiem naszych zachowań i samopoczucia, źródłem informacji, uniwersalnym językiem świata. Nasze ciało jest podatne na oddziaływanie barw, nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kolory są też odzwierciedleniem naszej duszy i charakteru. Mówią o naszych pragnieniach, słabościach, temperamencie. Czy kiedykolwiek przemknęło Wam przez myśl, co by się stało, gdyby nagle świat był tylko czarno-biały? Jestem przekonana, że żyłoby się nam bardzo źle. Dobrze, że to tylko hipoteza. Cieszmy się zatem kolorami, żyjmy kolorowo, wokół jest tyle inspiracji, a przyroda daje nam przecież wiele wskazówek, jak poprawnie używać barw. Wystarczy tylko bacznie ją obserwować. Oprócz bacznej obserwacji przyrody potrzebna jest też elementarna wiedza o kolorze. Rozróżnianie barw ciepłych i zimnych przy doborze podkładu, dopełniających przy neutralizacji defektów skóry, kontrastujących przy doborze cieni do powiek, barwy złamane czy pastele, by bawić się kolorem podczas makijażu. No i oczywiście koło barw, by po prostu kolorowo żyć. Pokażę Wam teraz, jak tę wiedzę wykorzystać i udowodnię, że jest ważna. Zacznijmy w dwóch zdaniach od analizy kolorystycznej, bo od niej wszystko się zaczyna. Kiedy mówimy o naszym wizerunku i oczywiście kolorowej urodzie, każdy człowiek ma określoną, swoją, indywidualną paletę barw, a przejawia się ona w kolorze włosów, kolorze tęczówki czy chociażby białka, oprawie oczu jaśniejszej czy ciemniejszej, kolorze ust czy wreszcie odcieniu naszej skóry. Każdy ten element jest ważny, by nasz wizerunek był spójny z naszą naturą. Bo jeśli chociażby źle dobierzemy kolor podkładu do naszej karnacji, to nasza cera może wydawać się ziemista, niezdrowa, będzie pozbawiona blasku. Z pewnością nie będzie to dobry sposób na poprawę naszego samopoczucia. Zaproszę moją przemiłą modelkę Teresę. Dzień dobry, Tereso. Witaj, Reniu. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że jestem w kolejnym Twoim odcinku. Przyznam, że temat jest dla mnie interesujący, bo mam problemy z doborem odpowiedniego podkładu. Tym bardziej chętnie wysłucham Cię, co masz do powiedzenia. Bardzo dziękuję, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że raz na zawsze rozwiążemy dzisiaj ten problem. Również mam nadzieję. Zacznijmy od podkładu. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj różnicę i sposób dobierania podkładu do naszej karnacji. Mam nadzieję, że w kamerze to widać, że Teresa ma zdecydowanie cieplejszy odcień skóry niż ja. Z analizy kolorystycznej, o której wspomniałam wcześniej w materiale, wynika, że każdy człowiek ma tą indywidualną, określoną dla siebie paletę barw. Teresa ma cerę, która jest tutaj w odcieniu cieplejszym, czyli bardziej zażółconym, bardziej w stronę pomarańczową. Natomiast moja karnacja jest bardziej zaróżowiona, bardziej wyszarzała, to znaczy, że moja karnacja jest w odcieniu chłodniejszym. To jest bardzo ważny element przy doborze podkładu, bo to wynika z teorii barw. Czyli jeśli sięgniemy do koła barw, to naprzeciwko w kole barw mamy kolor pomarańczowy i niebieski. Te kolory ze sobą połączone dają w konsekwencji kolor szary. Jak to wykorzystać w makijażu? Czyli jeśli Teresa ma odcień skóry ciepły, czyli gdybyśmy nałożyli jej podkład w odcieniu chłodniejszym, czyli nazwijmy niebieskawym, to skóra, cera Teresy straci blask, cera będzie wyszarzała, no i oczywiście samopoczucie Teresy zdecydowanie będzie mniejsze. No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Spróbujemy nałożyć odcień podkładu ciepłego, czyli w odcieniu żółtawym, pomarańczowym.
i wybierzemy sobie jeden z chłodniejszych, czyli weźmy sobie taki beż. I zobaczmy, jaka jest różnica, czyli ten szary, zimny odcień u Teresy na skórze wygląda, jakby był wyszarzały. Cera będzie wyglądała niezdrowo, natomiast odcień, który jest w kolorze zbliżonym do Teresy skóry, skóra, cera będzie wyglądała promieniście, świetliście i oczywiście makijaż będzie wyglądał na bardziej młodzieńczy, no i to samopoczucie Teresy będzie zdecydowanie lepsze. Teoria barw i ta analiza kolorystyczna jest niezbędna, żeby tutaj poprawnie dobrać ten odcień podkładu i to będzie raz na zawsze dobrany odcień i Teresa przestanie mieć problem z doborem. Natomiast bardzo ważnym jeszcze elementem jest to, żeby sprawdzić, czy podkład ma odpowiednie krycie. Najlepiej to krycie sprawdzić tutaj na wewnętrznej stronie naszej dłoni, a dokładnie w tym miejscu, dlatego że tutaj są widoczne takie żyłki, które jeśli one się pokrywają, czyli jeśli znikają pod tym podkładem, to znaczy, że stopień krycia tego podkładu jest duży. Natomiast oczywiście są również podkłady, które mają mniejszy stopień krycia i wtedy są wykorzystywane chociażby na przykład latem, gdzie no nie trzeba tego makijażu robić tak mocnego, więc można ten, który kryje, lub również przy cerach, które nie wymagają krycia różnych defektów skóry, tak? Czyli jeśli ktoś ma piękną skórę, w której nie potrzeba takiego mocnego krycia, to może wykorzystać też ten podkład, który ma to krycie mniejsze. Więc spróbujmy sobie jeszcze jeden zobaczyć, czy będzie różnica. Ten jest bardziej płynny. No tak, chyba najpierw nawet bym się skłaniała do tego lżejszego. Tak. Bardzo ładnie się rozprowadza. Tak, jest bardzo delikatny również w rozprowadzaniu. Natomiast zdecydowanie mniej kryje. To będziemy sprawdzać później w makijażu na twarzy, więc zobaczymy, który wybierzemy. Pokazałam Wam, jak dobrać odpowiedni podkład do karnacji, do analizy kolorystycznej. Pokazałam również, jak zobaczyć, czy dany podkład jest dobrze kryjący, czy mniej kryjący. Natomiast w kolejnej części zajmiemy się neutralizacją przebarwień i defektów skóry.